Widzimy się po ostatnim gwizdku spotkania Wisła Kraków Myślenica, kanał 365 dni w piłce. Słuchajcie, fajne rozpoczęcie weekendu piłkarskiego na zapleczu, no bo to jest mecz Wisły Kraków, mecz wygrany, generalnie duże spotkanie. I spotkanie, które oglądało się dosyć przyjemnie z wysokości trybun. Oczywiście gospodarze mogą mówić o fajnym meczu, natomiast goście wracają do domu, do Legnicy bez punktów, ale jak patrzyłem sobie dokładnie na ten mecz, to myślę, że ten wynik nie może się wyżej, też oddaje to, co graliśmy z spotkania, więc obie ekipy, które przyjechały grać, powiedziałbym, odważną ofensywną piłkę. Myślę, że ta akcja zarówno Wisły, jak i Miedzi mogą się podobać. Trzeba powiedzieć, że goście byli bardziej konkretni w tych swoich wyczynach. No i to nawet będzie pierwsza połowa, która była dosyć mocno wyrównana. Powiedziałbym, bardzo mi się podobała Myślenica, paradoksalnie, dlatego, że są więcej sytuacji, to jednak te akcje Miedzi były bardziej zawiązane. Ta gra była szybsza, bardziej kompaktowa. Widać było też lepszy taki proces decyzji właśnie pod mapą rywania. Gwiazda przewyższała, bo nie ma co do tego zdania. To jest przeczka, to jest też ta świetna sytuacja, kiedy mam gaz dość odpadła, oczywiście go jest to uznane, to jest tam gaz Sobczaka, który był najwyraźniej spalonym. Mieliśmy też tą sytuację z chociażby Krzyżanowskim, gdzie no moim zdaniem chyba tam nawet doszło do przewinienia, natomiast no inną optykę miał arbiter Kwiatkowski, zresztą udało mi się ująć tę sytuację. Generalnie pierwsza połowa naprawdę zleciała fajnie, szybko, druga trochę się ciągnęła. Mam wrażenie, że do momentu strzelania gola przez Wisłę Kraków, no to tutaj mieliśmy takie trochę szachy, dużo taktyki. Też obie ekipy nie chciały specjalnie kalkulować, no bo wiadomo, jak to jest mecz, jaka też to jest stawka. Obie drużyny zresztą znajdują się w czubie ekstraklasowej tabeli, ale później no ta bramka gdzieś strzała dla Wisły Kraków spowodowała, że to Wisła miał luz, a goście mieli problem z reakcją, bo uważam, że jakby też ten gol pierwszy strzelony przez Rodado sprawił, że gospodarze zaczęli grać tak z większą podziałem finezją, spokojem. Otworzyli gdzieś swoje takie głowy i umiejętności ofensywne, bo to niewątpliwie mają, bo to jest też fajna finezja Goku czy kilku innych piłkarzy, którzy naprawdę dali dzisiaj fajny pokaz. Z tyłu to wszystko jakby też trzymał Karbo, który też grał dobrze, chociaż miał takie momenty trochę nerwowe, elektryczne, ale generalnie zabezpieczał i był taką szóstą, ósemką, no to jakiego poziomu nas tak naprawdę przyzwyczaił. Więc generalnie fajne zawody, później jeszcze podwyższenie tego wyniku przez Rodado. Było oczywiście też po drodze kilka takich niewykorzystanych sytuacji przez Wisłę Kraków. Takich sytuacji, które powiedziałbym, no trzeba wykorzystywać, jeżeli chce się myśleć o rzeczach dużych, bo dzisiaj naprawdę mieć pozwoliła Wisła na dużo, zwłaszcza w końcówce meczu, natomiast Wisła no, musi popracować nad tą skutecznością. Mam wrażenie, że spokojnie mogło być i wyżej w tym meczu, a wiadomo, że też przez chwilę było 1-0, a cały czas jednak to był temat otwarty, no wynik 1-0 to nie był żaden wynik pewny. Ostatecznie awans Wisły Kraków w tabeli, natomiast przed swoimi spotkaniami jeszcze między innymi Motor Lublin, tak zobaczymy, no być może miejsce Wisły Kraków znów gdzieś się spadnie, natomiast najważniejszy komunikat dla sympatków Białej Gwiazdy jest taki, że dzisiaj jest zwycięstwo. Zwycięstwo z naprawdę mocnym rywalem, no bo Miedź też liczy się w tej walce o awans, no i zobaczymy, no bo wydaje się, że podobyci trenera Beli też mają ten kurs właśnie o nazwie Ekstraklasa. Kanał 365 dni w piłce, dzięki wielkie za relacje, serdecznie zachęcam do subskrypcji mojego kanału, dzięki,